Cześć Wam wszystkim, z tej strony Soniaczek znowu. Witajcie ponownie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat jest nieco inny, taki troszeczkę poważniejszy. Jestem ciekawa, co Wy na ten temat myślicie, tak więc zostawcie mi koniecznie komentarze na dole pod filmikiem i napiszcie mi po prostu, jak Wy z tym żyjecie, czy jesteście podobnego zdania, czy zupełnie może innego. Jestem ciekawa, tak więc dajcie mi znać, a my zaczynamy z tematem dążenie do perfekcji u cukrzycy typu pierwszego. Zaczynamy! Ostatnio napisała do mnie na Instagramie pewna kobieta, matka córki chorej właśnie na cukrzycę typu pierwszego i opowiedziała mi o takiej, no nie że historii, bo to jest właśnie aktualne teraz, co się dzieje. Po prostu napisała mi i pytała się o poradę, czy na pewno idzie w dobrym kierunku, że tak powiem. Czy to, co robią, czy to, do czego dążą, jest prawidłowe. Ja mogę troszeczkę więcej może opowiedzieć o moim własnym doświadczeniu, bo ja już mam cukrzycę trochę dłużej, już mam ją 17 lat. Ona dopiero chyba, nie wiem, jakieś kilka lat, jakoś w pierwszych latach tej cukrzycy jest dopiero. I chodzi po prostu o to, że ona mi opisała sytuację, że jej córka dostała bardzo poważnej depresji, że całymi dniami i nocami praktycznie płacze z takiej bezsilności. Ciężko jest żyć z tą cukrzycą typu pierwszego i po prostu załamuje się, że mimo to, że tak bardzo się stara o te dobre cukry, to i tak jej nie wychodzi. I teraz tak, to nie jest cała historia. Napisała mi ogólnie, jak to u nich wygląda z tymi cukrami, z rutyną codzienną, na co one zwracają uwagę i jaki w ogóle mają cel. Jak ja to przeczytałam, to aż się przeraziłam, bo mi powiedziała, że chcą osiągnąć HbA1c chyba poniżej 5,5%, czy jakoś tak, czy nawet 5, nie wiem, chyba 5,5. Jako cel sobie wyznaczyć HbA1c poniżej 5,5, poniżej 5 w takich widełkach. To nie, że to nie jest realistyczne, bo to może jest realistyczne, ale jak człowiek musi żyć, żeby w ogóle osiągnąć taki cukier, taki wynik? Pamiętajcie, że HbA1c to jest tylko średnia wszystkich Waszych wyników z ostatnich 3 miesięcy. To jest tylko średnia. Nawet jeżeli macie ten HbA1c 5,5, to nic nie znaczy, że cukry Wam tak nie skakały. To nic w ogóle nie tłumaczy, bo cukry mogły faktycznie tak skakać, ale jak tak skaczą i średnia zostanie wyciągnięta, to ona i tak, ta średnia może być dobra. Moim zdaniem ważniejszy punkt dla cukrzyków jest właśnie stabilność tych cukrów. Żeby one były stabilne, żeby te skoki nie były aż takie wielkie, tylko takie w miarę okej, a nie takie. I teraz tak, ona mi napisała, co one robią, żeby w ogóle utrzymać ten HbA1c na takim poziomie. Ja oczywiście nie mówię, że to jest źle. Nie chodzi mi o to, że ja cokolwiek tutaj krytykuję, neguję i tak dalej. Tylko po prostu jej dzień wygląda tak, że ona ma takie grube dzienniki pozapisywane ze wszystkimi wynikami, z cukrami, z insuliną, korektą. To jest wszystko dobrze, ja nic nie mówię. Ale z dzienniczkami, w których zapisuje ilość wymienników, waga jedzenia, co do grama, naprawdę co do grama, nic na oko, tylko wszystko co do grama, białko, tłuszcze, błonnik, wszystko ona tam zapisuje, co w ogóle spożywa, wszystko. Problem jeszcze większy w tym, bo ja nie mówię, że to jest źle, tylko w czym jest problem taki, że mimo że ona tak bardzo się stara, wszystko kontroluje, non-stop kontroluje, non-stop, to problem jest w tym, że te cukry nie są zawsze takie, jakie ona by chciała. I ona się załamuje już, jeżeli cukier jest powyżej 150. To jest, no to jest smutne, że takie dążenie do tej perfekcji, żeby cukier był koniecznie między 80 a 120, po prostu może złamać każdego człowieka. I to nie chodzi tylko o to staranie się, że ty stale się starasz właśnie, żeby być mniej więcej w tych widełkach. Tu chodzi o ten cały stres, jaki sobie człowiek sam robi. Chodzi o ten stres, jak ty bardzo się stresujesz, bojąc się ciuteczkę wyższych tych cukrów. Oczywiście na dłuższy okres czasu wysokie cukry prowadzą do powikłań i to każdy wie. Ale to nie chodzi mi o to. Tu nie chodzi mi o to, żeby utrzymywać cukry tam na poziomie 200-300, broń Boże. Ale ja mówię o tym, jak człowiek się zachowuje, jak cukier jest na wysokości mniej więcej 150 mg, nie? To ja na taki cukier bym sobie korekty nie wstrzykiwała. Niemniej jednak są właśnie takie przypadki, tak jak właśnie ta kobieta i z tą córką, że one reagują po prostu na wszystko i co chwila po prostu jest ta kontrola. Tu chodzi mi też o ten stres po prostu, żeby za wszelką cenę utrzymać cukier na poziomie na przykład 100, za wszelką cenę. Wyobraź sobie, jaki stres sobie człowiek samemu zadaje,
Ja już nie mówię o stresie, jaki jest w ogóle związany z cukrzycą, jaki my sobie stres ogólnie z tym robimy, ale jaki dodatkowy stres sobie człowiek robi, żeby utrzymać ten cukier w wysokości 100 mniej więcej miligramów tam na ten decylitr. Odmawia sobie jakiegoś tam dobrego jedzenia raz na jakiś czas. Jaki stres sobie człowiek robi, myśląc, o Boże Święty, mam 150, to już jest coś nie tak. Jaki stres sobie diabetyk robi, jak się naprawdę we wszystkim ogranicza. Nie mogę tego, oj, nie mogę tamtego, bo jak zrobię to, to znowu będę miała ciut za duży cukier. Nie, to tak nie idzie. Chcę Wam po prostu tylko uświadomić, jak ważne jest oczywiście nie tylko trzymanie tego cukru w normie i w miarę okej, HbA1c, chociaż on aż tak dużo nam nie mówi, tak jak mówiłam już wcześniej, to jest po prostu tylko średnia, jak ważne jest po prostu zdrowie mentalne dla nas. Dlatego tutaj zgłaszam się do Was, że tak powiem, z apelem, żebyście zaczęli normalnie żyć. Mimo, że przez cukrzycę oczywiście też potrzebujemy jakiejś kontroli i zapisywania niektórych wyników, ale po prostu bez przesady. Tu chodzi o to, żebyście nie przesadzali właśnie z tym, bo to przesadzanie i zamartwianie się, i jeszcze gorzej, jeżeli myślicie po prostu, że wynik 150 już jest zbyt wysoki i się zamartwiacie właśnie z tego powodu, bardzo szybko może doprowadzić do depresji. I to ciężkiej depresji, z której nie aż tak łatwo można wyjść, szczególnie jeżeli jesteś diabetykiem w miarę w młodym wieku, może wieku nastoletnim. Przez hormony i tak dalej to już w ogóle katastrofa, co się dzieje z naszym całym organizmem. Dlatego chcę po prostu Wam powiedzieć, żebyście nie przesadzali ze wszystkim, żebyście uważali na ten stres, bo i stres jeszcze, który sami sobie robimy, przez właśnie takie zamartwianie się, o Boże Święty, co się stanie, jak cukier będzie nagle 150, może też prowadzić do innych chorób. Pamiętajcie, stres to jest najgorsza rzecz w ogóle, tak więc o to mi chodzi, że stres jest bardzo zły dla naszego organizmu, dla każdego organizmu, tak więc uważajcie z tym, bo jak raz popadniemy w depresję, to już nie jest aż tak łatwo z niej wyjść. Lepiej w ogóle nie doprowadzić do takich stanów, dlatego nie stresujcie swoich dzieci ani członków rodziny, którzy mają cukrzycę typu pierwszego i nie mówcie im takich rzeczy typu zginiesz przez powikłania, jak nie będziesz dbał o cukier. Te osoby o tym wiedzą prawdopodobnie. Ja nie mówię, żeby nie inwigilować, żeby nie doradzać, żeby może razem nie próbować tego problemu rozwiązać. Oczywiście, że nie, bo to jest jak najbardziej na plus, ale mi chodzi o to przesadzanie. Uważajcie po prostu, jak prowadzicie tą cukrzycę. Jeżeli będziecie naprawdę przesadzać i wszystko dokładnie co do jednego grama kontrolować, co do jednej setnej jednostki i co nie tylko, to może prędzej czy później wywołać u Was po prostu wypalenie. Wypalicie się bardzo szybko. A pamiętajcie, że cukrzyca to jest już choroba do końca życia. Tak więc nie wypalcie się już na samym początku tej choroby, bo jeszcze bardzo, bardzo długo musicie z nią żyć i będzie trzeba walczyć i nie będzie łatwo. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby dbać też o siebie, dbać o to swoje samopoczucie, dbać o to zdrowie mentalne też, bo ono naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Tak więc to byłby mój dzisiejszy apel, żebyście uważali na siebie i na cukrzyków w swoim otoczeniu. Nie róbcie im druku, nie róbcie im samego stresu, nie wywoływajcie w nich lęku, ani żadnego strachu, bo tak niestety to się żyć nie da. Miejcie troszeczkę wyrozumiałości dla członków Waszej rodziny albo przyjaciół, którzy mają cukrzycę. Nie wywołujcie za dużego tego ciśnienia. O, Ty musisz teraz mierzyć cukier, o, Ty musisz tyle dostrzyknąć, o, bierz tą korektę, szybko. O, Ty w życiu tego nie możesz zjeść. Nie róbcie tego, po prostu wspierajcie tą osobę, żeby prowadziła zdrowy tryb życia. I oczywiście trzeba kontrolować trochę te cukry, trzeba to wszystko mieć na oku, ale tak jak mówię, nie do przesady, pamiętajcie, że trzeba też żyć. My co prawda mamy cukrzycę, ale my też, no cukrzyca to nie jest nasz full-time job. Jest oczywiście w głowie, ale nie powinniśmy też wariować na tym punkcie. To jest choroba, z którą musimy się nauczyć żyć, to jest część naszego życia, tak, oczywiście. Ale nie przesadzajmy i pamiętajcie, trzeba się odstresowywać jakoś, trzeba sobie też pozwolić na jakieś fajne, dobre rzeczy, na przyjemne rzeczy, na smaczne rzeczy. Nie siedźcie z dzienniczkami do 3 godziny w nocy i nie analizujcie dzień w dzień, co było tego dnia i co mogę następnego dnia zrobić lepiej, bo tak jak mówię, bardzo szybko można się wypalić. Tak więc uważajcie na siebie, trzymajcie się cieplutko i napiszcie mi w komentarzach, co Wy o tym myślicie, bo moim zdaniem to jest bardzo poważny temat. Może nie każdy bierze ten temat na poważnie, niektórzy może biorą ten temat za poważnie z tą nad kontrolą, z tym nadmiarem kontroli, ale nie pomyślą o tym zdrowiu mentalnym, że tak powiem, zupełnie olewają, bo fokus to jest tylko u nich HbA1c, który tak naprawdę nic innego Wam nie mówi, jak tylko jaka była średnia Waszych cukrów. Dlatego nie dajcie się oszukać przez liczby, to są tylko liczby.
prowadźcie zdrowy tryb życia, ruszajcie się normalnie, jedzcie normalnie, niczego za wiele, z niczym nie przesadzajcie, ale po prostu zacznijcie normalnie żyć, bo nic innego nam nie pozostało, my do końca życia mamy tą cukrzycę, tak więc nauczcie się z nią żyć, żeby to życie przynosiło też nam troszeczkę fanu, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie, żeby się chciało żyć, a nie, że po roku z cukrzycą dostaniemy burnout, później depresję i koniec. Tak więc uważajcie na siebie, już mówię po raz piąty, bo to jest dość ważne. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Pa, pa!